O kurwa. Musi być jakieś inne wejście do niego. No cóż, moi drodzy, co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć dzień dobry. To jest najprawdopodobniej nasze ostatnie spotkanie z Shadow of the Colossus, niestety. Bo właśnie jedziemy po 16 kolosa. Znaczy, chyba że się okaże, że jest jakaś mega, że jest jakiś mega problem ze znalezieniem go i tak dalej. No ale wątpię. W końcu przyszedłem tę grę kiedyś. Dobra, nasz kolos jest tam. Tylko... Aha, dobra, pewnie on jest tam na samym końcu. Czyli muszę tu pojechać odrobinę w lewo. Tak, dajemy odrobinę w lewo. On jest tam, gdzie są te chmury. Gdzie zostały te chmury na samym dole. No to pojedźmy odrobinę w lewo, kurwa no. Co się będziemy pierdolili w tańcu? To bardzo smutne jest. To jest taki moment... Pewnie też tak macie, kiedy czytacie jakąś zajebistą książkę i tak bardzo chcielibyście, żeby ona się nie skończyła. Albo kiedy wspominacie o jakiejś grze i myślicie sobie, dobra, przejdę ją raz jeszcze, ale z drugiej strony, kurwa, oddałbym tyle, żeby nie pamiętać, o czym ona była kompletnie. Żeby jeszcze raz poczuć ten feeling. No tutaj powiem wam, że ja czuję ten feeling, nawet grając w to po raz trzeci w sumie w swoim życiu. Znaczy po raz trzeci przechodząc to w swoim życiu, że odczuwa się ten film, dalej on pozostaje, plus no to w jaki sposób ta gra się zmieniła, jak została zremake'owana, to powoduje, no. Dobra, czyli okrążamy to gówno. Tak, tam mam jechać. Dobra, okrążyliśmy to. Już pierdolę te świątynie, nie chce mi się tam łazić. Za mało mi to daje, żeby się tym przejmować jakoś specjalnie. No kurwa, jak byk tam trzeba jechać. Pewnie pomiędzy ten skalny wąwóz. Jak w 300. Termopile, gorące wrota, jakby ktoś nie wiedział. Tutaj będą jakieś progi skalne, więc musimy na nie... Znaczy uważać, no nic tam nie zrobią, tylko... Argo potrafi się wypierdolić. Agro. Kurwa, ja nigdy nie zapamiętam. Myślałem, że przyjdą mi te orły, sokoły potowarzyszyć. Argo nawet jak się wypierdoli z takiej półki, to nic mu się nie dzieje. No ale mimo wszystko musimy to objechać. To wygląda jak miejsce, w którym powinien być jakiś olbrzym. No ale to na pewno nie jest to, bo to jest tam pomiędzy tymi półkami. Tak bardzo ewidentnie. No jest tutaj dużo przestrzeni, która mogłaby być zagospodarowana przez jeszcze większą ilość olbrzymów. O, jakieś białe ptaki, tych nie pamiętam. A nie, dobra, pamiętam, przecież te gołębie kurwa zawsze się pojawiają. A tam co u góry jest drzewo, dobra, to wygląda jakby ktoś... No, dorysowało się coś tam. Nie, to już za późno. Nic z tym nie zrobimy. No dobra. Wow! Dobra, Argo, ja tutaj muszę ewidentnie poświecić mieczem. No nie było to zbyt skomplikowane zadanie. Ale to oznacza, że możemy dalej na koniu jechać. Dawaj. Wbijamy się w ten wąwóz. Płynie rzeka wąwozem jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła. Tam na górze są ponoć równiny. Im więcej tej wody, tym się głębiej potoczy. Sama biorąc na siebie cień zboczy. To oczywiście źródło Jacka Kaczmarskiego. A na ścianach wąwozu pasy barw i wyżłobień. Jakby kto nie wiedział. Nie wiem, czy nie zsiąść z
Nie, ewidentnie zrobili tutaj kamerę tak, żeby kurwa jechać konno. Chociaż teraz trochę przyjebał koń. No dobra, no tam jest most. Spokojnie po schodach. Hop, skacz. Tak jest. O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa! Tak. Pamiętam doskonale ten moment. Bardzo smutny moment. Widzieliście, co ten koń zrobił na końcu? Widzieliście, co on zrobił? On nas wyrzucił z grzbietu, specjalnie nas wrzucając na tę półkę, żebyśmy tylko przeżyli. To jest... Czy tak zrobiła kiedyś Płotka? Nie. Czy tak zrobiła kiedyś Epona? Może, ale nie poświęciła swojego życia. A Agro poświęcił. No piękna, pięknie smutna sprawa. I zaczęło padać jeszcze w dodatku. No chuj by to wszystko strzelił. Co za symbolika z tym deszczem. No, teraz pamiętam, żeby wspinać się po tym gównie. Trochę jak w Zeldzie, tym Breath of Wild, tylko tam troszeczkę szybciej się wspinał. Dobra, odpocznijmy. O kurwa, już jest wysoko. Ja pierdolę, albym tam zleciał, kurwa. No powiem wam, że tutaj jest... Nie jest tak automatycznie jak w Assassinie, kurwa. Znaczy jest trochę automatyka, ale... Ale mimo wszystko, kurwa, jednak takie... Takie pół na pół. No dobra, Argo i tak by tędy nie wszedł, więc... Jakby się ten most zawalił, to on zostałby tutaj na zawsze uwięziony, więc... W sumie taka prawda. Dobra, idziemy teraz jakimiś podziemiami... Znaczy podziemiami, tunelami, kurwa, nie podziemiami. Trochę to wygląda jak... W jakimś Tomb Raiderze, kurwa, coraz mocniej pada. Muszę przyznać. To tak jak w Zeldzie, jak padało, to te półki były śliskie. Tutaj chyba tak nie ma. O kurwa. Widzę kolosa. Jak Attack on Titan trochę. Teraz nie mamy miecza, żeby sprawdzić, w których miejscach on ma te punkty. Ale wygląda, jakby miał dłoń oczywiście. No wygląda dosyć strasznie. Szczególnie przez ten deszcz. Ale czy jest rzeczywiście taki straszny? Zobaczymy. O kurwa, strzela kulami jakimiś. O skurwesyn! O kurwa, niedobrze. Niedobrze, niedobrze, te kule kurwa dochodzą i to dochodzą mocno. Kurwa, trochę jak lądowanie w Normandii. O, w dupę, kurwa. Cofnęło mnie naprawdę w chuj daleko. Kurwa, nie przedostanę się tak. Co by tu zrobić? Tędy jakoś pójść? Kurwa, ja ginę zaraz. Nawet nie zaraz, już kurwa, dojebał mnie. Dojechał mnie pierdolony kurwa ponów. O kurwa. Ale on napierdala tym. Przecież ja nie mam szans kurwa z nim. W takim starciu.
O kurwa. Musi być jakieś inne wejście do niego. O cholercia. Cholercia, cholercia, tyle wam powiem. Jakbym się wspiął po tym, nie, nie wespnę się. Dobra, tędy. Dołem. Dołem bez szans. No nie, w ogóle bez szans, kurwa. Kurwa, ale może jednak, czekajcie, a jakbym tu wlazł? Dobra. To nie był głupi pomysł. Tylko teraz niestety kiepsko ze zdrowiem, kurwa, moi drodzy. Nie wiem, czy nie dać się czy nie lepiej dać się zajebać chyba, no. To naprawdę jak, kurwa, lądowanie w Normandii. Tak. Lepiej było dać się zajebać, rzeczywiście, zdecydowanie. Dawaj w lewo od razu. Pięknie. O to chodziło. Dobra, ten tu nakurwia całą swoją mocą. Ja muszę tutaj zobaczyć, jak kurwa wykiwać. Dobra, nie wychodźmy tu na otwartą przestrzeń. Dobra. Tu jesteśmy chwilę bezpieczni. I teraz szukajmy. Wydaje mi się, że tam jest takie miejsce, ale kurwa, mogę się mylić. Tu jebnął, tutaj nie ma żadnego przejścia. Do tamtego nie dobiegnę. A dobra, tu jest dziura. O! Kurwa, trochę straciłem energii, ale chuj z tym. Naprawdę, kurwa, to jest jak podczas II wojny światowej, jakbym grał teraz w Call of Duty World War II troszeczkę. Ale przyznam, że jest zajebiście, naprawdę ciekawa walka. O kurwa, co teraz? Obkrążyć go, tak? Ale jest nieprzyjemnie, kurwa. Dobra, udało się. Tylko co dalej? Nie wyjść na otwartą przestrzeń. Tylko się nie wpierdolić na otwartą przestrzeń. Dobra. Tu jest jakieś przejście. Idealnie. Ideolo. Wow, 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 wow. Dobrze, że te kurwa krypty się nie zawalają, że nie spadają na nas kamienie. Dobra, co teraz? Gdzie on jest? Tu jest, tak? Kurwa, może tędy? Czy nie tędy? Nie, dobra, spierdoliliśmy to. Bo nie tędy jednak. Czyli jednak wdrapywać się na te kamulce. Kurwa, bliziutko już jest. Ja pierdolę, jak on jest blisko. O Jezu. Dobra, na schody nie wbiegnę teraz, nie? O kurwa. Oż ty w dupę, no. Zapomniałem, że teraz trochę szybciej te strzały jego będą leciały. Dobra, dawaj. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Dobra, oszukaliśmy go trochę. Kurwa, jak blisko! Fuck! No dobra. Niedobrze, znaczy bardzo niedobrze jest. Ale idziemy w dobrą stronę, chyba.
kurwa, to jest daleko dosyć. Kurwa! Ja pierdolę, przecież już byłem przy tej... przy tej jebanej bramce już byłem! Sportowym obuwiu nie wpuszczamy. On jakoś tak salwami strzela. Kurwa! To było głupie, to było naprawdę bardzo głupie. Może tak spróbujemy. Nie, tak nie spróbujemy. Kurwa, mać! W dupę se chuja wsadź! Jest, kurwa! Ja pierdolę! Kurwa! W ostatnim momencie! No nie, 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 nie! Wstawaj, wstawaj, wstawaj! Wanderer, kurwa, wstawaj, wstawaj! Torcz się, kurwa! Jest! O, kurwa! Jaki jebany cufal, kurwa. Jaki fuks. Fuks bardziej niż fuksja. Dobra, jestem pod jego nogami, kurwa. Mógłby mnie zdeptać, gdyby chciał. Wysoki skurwiel. Dobra, dajesz. Ja sobie mam się wspinać teraz. No nie na to. Na to? Tak, na to. Ciekawe, czy on wie, że ja mu tutaj rozrabiam. I ta muzyka, kurwa, zajebista jest. Fuck. No tu nie skoczy chyba, nie? Oj, oj, zawiesiło mnie coś. A tu skoczę? Skoczę tu, dobra. Jeszcze tutaj warunki pogodowe powinny być takie, że... Znaczy są warunki pogodowe, jakby chujowe, ale powinny być takie, że powinno mnie zdmuchiwać. Znaczy, niczego nie podpowiadam, kurwa, tym masochistom, twórcom gry, ale... Okej, przejdziemy tędy sobie. Zajebiście. O kurwa. Ale to zjebałem. Ale mogłem kurwa zginąć. Ja pierdolę. O kurwa, widzę tutaj coś. Widzę tu ewidentną dziurę, którą kurwa pan Maciej wykorzysta. Na cały regulator. Proszę bardzo, w plecki, kurwa. Dobra, tu jest kolejna dziura. Dobra. Nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to. Dokładnie to, kurwa. O złapanie się tej łapy, kurwa. Łapendorfa. Na łapie nie ma nic? Nie. Na pewno? O ty, kurwo, ty! Dobra, dajcie ją poziomo jakoś, kurwa! Ja muszę tam się dostać! Kurwa, już prawie! No nie, ziomek! Poziomek ma być!
Dobra. Tak jest, kurwa. Nie wiem, czy to dobrze, że wlazłem tu, bo tu jest coś płonącego, kurwa. I póki będzie tu coś płonęło... O kurwa. Okej, dobra. No dobra, powiedzmy, że się trochę udało. Pewnie tak też to jest skonstruowane tutaj. Żeby... dlatego on jest taki rozłożysty. Żeby nie było tak za trudno, kurwa, jak spadniemy. Tak, żeby zawsze można było spaść na którąś półkę, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje. Ojej, zaczęło teraz wiać, kurwa, rzeczywiście. Chyba mnie autorzy gry, kurwa, posłuchali w ciągu tych kilku sekund, które... Aha, dobra, nie. Ziomek się wspina po prostu z mieczem, dobra. Dajmy mu chwilę odpocząć. Trzeba jakoś, kurwa, pozbawić go... Bo to już mu nie zadaje obrażeń żadnych. Dobra, mamy tutaj tę rękę. Dobra, chwyciliśmy się. Ręka jest okej, nie? Mhm. Super, kurwa. Kurwa mać. Trzymaj się! Jest, kurwa. Myślałem, że już nas wyjebie mocniej. Ja pierdolę. Czy to się kiedyś uda? Jak się tak będę wiercił, to się nigdy, kurwa, nie uda. No. Dobra, próba strząśnięcia. To jest taki wysiłek, jak strzepnąć z pyty pyłek. Dobra, podotykajmy go jeszcze, może coś będzie chciał zrobić więcej. Nie chcę. Jak pójdziemy na tyły tutaj, to nam coś to da? Chyba nie bardzo, co? Nie, dobra, ewidentnie nam zależy na tym, żeby wskoczyć mu na tę dłoń. No dobra, trzymam się tej dłoni. O, a teraz da coś to? Nie. Kurwa, czekajcie, a może... Może da, kurwa. Weź mnie jakoś, kurwa, ziomek. Teraz, kurwa, powiedzcie, że dobrze zrobiłem. Kurwa, najlepiej. Nie! Kurwa! Mać! Co za gówno! Jaki syf! Kurwa mać! Ale patrzcie, jak wykombinowałem skurwysyńsko dobrze. I co z tego? Chujów sto, kurwa, z tego. Tak jest, dobra. Okej. Możemy chwilę sobie tak postać, zregenerujemy trochę energii. Znaczy tego, trzymania się. Bo nie wiadomo jeszcze, ile tam będzie trzeba, kurwa. Dobra. Jestem. Okej, kurwa.
Dobra, tutaj to uderzenie nie było jakoś chyba potrzebne, bo on co tutaj zrobi, tylko to. Ale dobra, dzięki temu się nachyla. A my mamy dostęp do jego głowy, na której, kurwa, jest to, czego szukaliśmy. Wow. O kurwa. Jest nieciekawie. Dobra. Poszła farba. On wygląda jak taki robot, kurwa, z Steel Giant, czy jak to się tam nazywało. Ale cień rzuca on, kurwa, zajebisty, jak błyskawice padają. No, dawaj. Kurwa, nie. To nie będzie takie łatwe. Gość się cały buja. Bujaka, 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 bujaka. Dobra. Kolejna farba poszła. Przydałoby nam się odpuścić na trochę. W sensie ostanąć sobie. Spróbujmy się nie trzymać przez chwilę. Kurwa, jest to ciężkie. Jest to bardzo ciężkie, bo się naprawdę gość wygina w każdą stronę. O kurwa, o kurwa, o kurwa. Dobra, chwyciliśmy się. Pierdolę, jak nas zrzucił, jebaniutki. Dobra, nie widzi mnie teraz. Znaczy wie, gdzie jestem. To jest jasne, kurwa. Kurwa mać, źle, źle idziesz, stary. Dobra. Okej, dojebany w łeb. Jeszcze troszkę, kurwa, jeszcze troszkę, ziomek. Nie jest to prosta. Jest to dosyć trudna walka, powiem wam. Dużo, oczywiście dużo tego machania jest. Kurwa, kończy mi się ten energia. Zaraz zwali mnie, kurwa, zwali mnie, skurwiel. Dobra, spokojnie, spokojnie. Oszczędzaj energię. Okej, dobra, trochę oszczędziliśmy tej energii. Rzuca się, kurwa, naprawdę mocno. Dobra, został mu ułamek energii. To jest jego koniec, kurwa. On o tym, kurwa, doskonale wie i ja o tym wiem. Dziękuję. Rozjebaliśmy ostatniego kolosa. O Boże, to było kolosalne przeżycie, kurwa, powiem wam. Wieża się rozpada. On jest jak jedna z wież w tym, we Władcy Pierścieni. Jezus, przecież bym zginął, kurwa, właśnie. A to by było chujowe, gdybym teraz zginął. Zanim mnie dopadną te skurwiele. No dobra, to teraz tunel się powinien pojawić. O, proszę, to nie tunel. To są ci jeźdźcy, którzy tak zapierdalali. Wcześniej mieliśmy okazję ich zobaczyć. To są ci, co mają te maski, takie jak w Aiko. Dobra, znaleźli mechanizm, żeby to otworzyć. Dobra, to jest ewidentnie pan szaman. Mają kusze. Kusze, miecze. Wyglądają jak takie połączenie... Nie wiem, kurwa, jak z Ocarina of Time z jakimś, kurwa, Wiedźminem. No dobra, teraz co, oni schodzą tam?
Dobra, widzą studnie. Jakieś pyłki. Lordzie Emonie. Ostatni kolos rozjebany. Oni się nie odsunęli bardziej. Ja bym się odsunął dużo bardziej. Nie podoba im się to, co się stało. Tylko czemu? Dobra, widzą moją duperę. I co, i ona już jest wskrzeszona? Już świetli w niej życie, tak jak obiecał tamten kurwa Dormin? Or not? Dobra, co tu się dzieje? Ja jestem tutaj. O dziwo. Czemu jestem tutaj i leżę? Czemu nie jestem w świątyni? Widzicie? Patrzcie, jak się pozmieniał nasz bohater. Ma czarne paznokcie. Emo jakiś. Nie, nie są czarne. Po prostu są takie. On jej oddał swoje życie. To o to chyba chodzi. Trochę jak w Hellblade. Znaczy Hellblade trochę jak to. Ups. O. Pojawił się i on. I jego miecz. I pojawiają się dusze tamtych kolosów. No dobra, teraz ewidentnie się zmienił on, kurwa. Rogi mu wyrosły, kurwa. Czyli to chłopiec, którego wygnali, kurwa, z wioski, czy co? Znają się na pewno. No i co mi zrobicie, co? Nie upadłem nisko, tylko kurwa chciałem ocalić moją narzeczoną. No pewnie byłem marionetką, to prawda. No trochę jestem jak zombiak. Ale mi dojebał, kurwa, w nogę. Łooo! Ale to musi boleć, kurwa. Ja tam miałem właśnie taką ranę po Woodstocku. Znaczy, no nie taką. Tak twierdzisz? No dawaj. Zabił go. O kurde, szczerze mówiąc tego nie pamiętałem, że tamten mu wbił miecz i tak dalej. Dobra, przebity ziomek, ale nie przejmuję się tym jakoś specjalnie. Co to tam jakiś miecz, prawda? Patrz, gdzie mam, kurwa, ten twój miecz. Zresztą jebnąłeś mnie, kurwa... Nie przebiłeś serca, tylko płuco. A to płyn owodniowy. Wyciągnie go. Nie wyciągnie. Ale jest zdeterminowany, kurwa, żeby ją zobaczyć.
O kurwa, pochłania go ciemność. Zamienia się w tę samą postać, którą zgładził. No kiepsko powiem, kiepsko. I co oni na to? A ta nic. Udaje, że nie żyje. Okej. O kurwa, rośnie. Co to za pająk? No pamiętam, że tak było, ale nie pamiętam, że aż tak. To jest ten Dormin. Czyli to było rozbite ciało tego Dormina na 16 części. Chujowo. Czyli każdy z tych kolosów był częścią tego Dormina. Okej. Rozumiem, ale z drugiej strony niektóre nam, tak jak mówię, nie robiły krzywdy, więc jakaś część tego demona była dobra. No to teraz powinien być kurwa wszechpotężny. A ona co? Ona dalej nic? O kurwa, my teraz sterujemy nim, no tak. Zajebiście. Nic mi nie zrobią wasze strzały. Mieczyk? Proszę bardzo. Kurwa, ciężko ich trafić trochę. Mogę się obrócić, ale on ma powolne ruchy. Mogę coś zrobić, kurwa, czy nie? Co teraz zrobię? Wściekłość Dormina. Ło! O kurwa, tak! No dawać mi tu ich. Tak jest! Kurwa, szybciej! Oni mi tam idą! No Dormin, no pamiętaj się, dawaj! Ale się nim chujowo steruje! Naprawdę chujowato się z nim strasznie steruje. Bycie takim olbrzymem nie jest kurwa chyba najlepszą rzeczą na świecie. A to niemożliwe, żeby to były dwa różne zakończenia, prawda? Nie mogłem chyba ich powstrzymać, nie? A co ty zrobisz, dziadu? Przeżyli wszyscy? No co? Okej, co ten miecz kurwa robi? Otwiera jakiś portal czy co? Dziadowi zwiało maskę. Wciąga nas! To jest ten moment... Włączyła się muzyczka ta z tego.
Ojej, on się coraz mniejszy, ten Dormin robi. A to ona. To już nie jest Dormin. To cień tego, co my, czym my pozostaliśmy. W sensie, ja pozostałem czym. O kurde. Nie ma się czego chwycić. Nie, chuj. Ciężko jest. Są schody, mogę się chwycić schodów. Trochę mnie wsysa, powiem wam. I chyba nic nie mogę z tym zrobić, kurwa. No nic nie mogłem z tym zrobić. No, tak musiało być. Tak musiało być. Zacznie się ten most łamać, prawda? Czemu tylko jedna część? Dobra, wszystkie znikają części mostu. Ciekawe, czy im się uda. Każda część tych mostów to był filar. Znaczy, każdy z tych filarów to była część tego Dormina w takim razie. A ta co? Ta dalej tam leży. Na totalnej nieświadomce. Imprezowy zgon typowy. Żyje czy nie żyje? Czy coś się pojawi przy niej? Ruszyła ustami i oczy. Śpiąca królewna! Proszę, proszę. O, jaka słodka. No dobra, przeżyła, ale pewnie ma taką, kurwa, dosyć mocną zagwozdkę. Co jest, gdzie jest i dlaczego, kurwa, znajduje się na jakimś jebanym zimnym ołtarzu. No dookoła jest ładnie, to nie da się ukryć. Wygląda tam naprawdę ładnie, tylko co z tego? Ale ta muzyka jest piękna tutaj. Naprawdę tak buduje klimat. Hop. Hop, hop, chłop, 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 chłop. Koniu! Czyli Agro żyje! No tak, kurwa, pewnie, że żyje. Tak, ma złamaną nogę, ale żyje. Rzeczywiście tak było. Widzicie? Jedna z najsmutniejszych śmierci w grach ever wcale nie była śmiercią. A i tak wywołała niezłe emocje, co? A, to te kolosy, które załatwiliśmy, to jest ten pierwszy.
drugi to był ten taki żółwiowaty, któremu trzeba było w stopę strzelać. Trzeci. A, dobra, to był ten z tym mieczem, po którym się wspinało. Czwarty to był ten w tym lesie takim. Ten, co wyglądał jak taki koń trochę. Piąty. A to był ten latający, okej. Wyglądają te okolosy jak takie wyspy. Szósty. Szósty to był ten z taką brodą, prawda? Zarośnięte przez trawę. Siódmy to był ten wąż rzeczny. Tududu, tududu. Jest niebezpieczny. Tududu, tududu. Ósmy to była ta jaszczura w tym koloseum takim. Ta dosyć mała w sumie jak na kolosa. Dziewiąty, no to były te ten, co się tak przewracał, co chciał nas zdeptać i się przewracał i wtedy mu trzeba było mu w nogi walić. Dziesiąty to ten na pustyni, w tej nietce takiej, dune. Wąż piaskowy. Jedenasty, a to ten taki dzik trochę, który w którego się bał pochodni. Dwunasty, dobra, ten, którym sterowaliśmy. Trzynasty, no to wiadomo, ten pustynny wielki, który latał. Czternasty to był też w sumie taki dzikolew, kurwa, który nas gonił. Niektóremu trzeba było pancerz zepsuć. Ten to z ostatniego odcinka, ten, na którego musieliśmy wskakiwać tam. No i szesnasty. Kurde, piękne to, powiem wam. I coś teraz się dzieje. Dobra, ci uciekają dalej. Czy im się to uda? Wszystkim? Chyba tak. Nie, to na pewno nie... Te filary to nie symbolizują tych kolosów, bo kurwa, tych filarów jest o wiele więcej niż tych kolosów było. Dobra, dojechane. No i co ty, dziadu? Co powiesz, dziadu? Ładnie biedno, bezbóżna dusza. Tak? Bo tak trudno most odbudować, kurwa, jakiś, albo zrobić z ziemi taki most, który nie byłby mostem, tylko takim wjazdem. Debil. Może. Kurwa, Shadow of the Colossus 2 byłby zajebisty. Na pewno dałoby się zrobić z tego super grę. Spokojnie dałoby się wymyślić 16 nowych kolosów. Bez problemu. A ci gdzieś idą? Kto zrobił E? Brzmi jak dziecko. Tam jest dziecko. Tam jest małe dziecko z rogami. Czy to jest ten... Dormin, czy to jesteśmy my? Dziecko z rogami. Ono fajko był, kurwa, ten chłopiec miał rogi, nie? I dlatego go wygnali z wioski. Biedny konik. A tam się nie da wejść na górę, kurwa. Przecież już próbowałem. Jezu, ile osób robi jedną grę, kurwa. Przejebane.
Ktoś musiał zrobić do tego animację, ktoś to musiał zaprojektować, ktoś był odpowiedzialny za kurwa to słońce, które tutaj świeci. Ktoś był odpowiedzialny za wsadzenie i spisanie tych wszystkich napisów. A, że dobra, wychodzimy tutaj i wchodzimy tu. Dobra, to teraz już kumam, że można tutaj wejść na górę. Ale wcześniej nie można było. Niesamowita historia, powiem wam. Ten Shadow of the Colossus jest czymś przepięknym i... Kurwa, gdyby nie było tamtej poprzedniej części, znaczy gdyby nie było wersji na PlayStation 2 i nie znałbym tego wcześniej, to już by była z miejsca gra roku, kurwa, dla mnie, no. Nie ma tutaj... Może troszeczkę kamera szwankuje, może troszeczkę sterowanie nie jest takie, jakie... nie jest aż tak zajebiście współczesne, ale to nie ma żadnego znaczenia. Historia, która tutaj jest, klimat, muzyka, grafika. Wszystko tutaj siedzi jak złe. A to co, zaczarowany ogród, kurwa? I tu będziemy mieszkać? I ona będzie wychowywała to dziecko z tymi rogami? I potem co, pod... O, sarenka! Proszę, proszę. Sarenka przyszła dostać strzałą, kurwa, bo będzie pierwsza do zjedzenia. Nie, nie będzie, nie wolno tak robić sarenką. A ta co jest, kurwa? Królewną Śnieżką, że do niej wszystkie zwierzęta, kurwa, zapierdalają? Chociaż nie, no to do tego dzieciaka, nie? Przyszły te gołębie, przyleciały, ten sokół czy tam orzeł. Ktoś jeszcze? Dobra, teraz odlatują. No i czyli mamy klamrę tutaj, spięcie. Tak jak zaczynała się gra, tak się kończy. Ten zamek wygląda, kurwa, tak, że tam powinno się jeszcze w chuj rzeczy dziać. A potem wchodzisz na szczyt i robisz leap of faith. Piękne. Nie wiem, czy to coś jeszcze będzie się działo. Chyba nie, ale... Poczekajmy jeszcze chwilę, no przecież to stracimy. No, mogę tak powiedzieć przede wszystkim, ze swojej perspektywy. Kocham tę grę. Kocham tę grę, zarówno kocham ją, jak była na PlayStation 2, tak jak w tej chwili. Jest prześliczna, wygląda zajebiście. To, co się tutaj działo, daje na maksa do myślenia. To jest jedna z tych gier, pierwsza właściwie z takich gier, które zawsze polecam komuś, jak ktoś mi mówi, że gry są dla dzieciaków. To wtedy mówię, ta? Grałeś w Shadow of the Colossus? I wtedy jest zwykle, nie, co to? Mówię, no właśnie. No właśnie, takie gry jak ta, jak Bioshock. Rzeczy, które po prostu są bardzo, bardzo moim zdaniem dla dorosłych. Piękna przygoda. Koniec. Słuchajcie, dokładnie tak i koniec z tą serią. Dzięki wielkie, że byliście. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę i... I dajcie znać po prostu brzemię klątwy. I dajcie znać, co byście chcieli kolejnego zobaczyć. Ja na pewno w coś zagram w tego typie. Chcę zagrać w jakąś większą serię, która będzie też miała taki klimat. Dzięki wielkie jeszcze raz, że byliście. Trzymajcie się. Pa!